Druga tura będzie. Będzie, bo czy pan już sprawdzał? Nie sprawdzałem, bo nie słuchałem się ani telewizji, ani radia. Tak, spodziewałam się, że będzie druga tura. Wiedziałem, że Duda wygra raczej pierwszą, ale miałem nadzieję, że Trzaskowski trochę lepiej. No jesteśmy zadowolone. Pan Andrzej Duda, super. No to fajnie, się cieszę bardzo z tego powodu. Pierwsze sondażowe wyniki są takie, że 41 Andrzej Duda, 30 Rafał Trzaskowski. Znaczy właśnie z mojej strony mi się tak wydawało, że niestety, bo ja głosowałam na Rafała Trzaskowskiego, że niestety Andrzej Duda tu będzie mimo wszystko powyżej 40%, ale no mimo wszystko cieszę się, że Trzaskowski ma 30, bo to tworzy jakoś tak psychologicznie, perspektywicznie szansę na to, że jednak w drugiej turze może się udać. Głosowałam na Hołownię, ale w sumie tego mogłam się tego spodziewać i jak wszyscy chyba. Wynik mojego kandydata jest dość w porządku. Mam nadzieję, że wygra drugą turę, mimo że w tej przegrał. To dobry wynik? Zależy jak dla kogo. No. A dla pani? Niekoniecznie. Znaczy ja bym wolała, żeby był inny wynik. Rafał Trzaskowski nie wygrał w pierwszej turze według sondaży, ale mam nadzieję, że jeszcze podciągniemy te wyniki. To dobrze, źle? To jest demokracja. Duda, no człowiek długopis, nie? Człowiek długopis. Bez znaczenia, po prostu polityk bez charakteru. Ja już tak jestem trochę na tym świecie, więc każdy, jakikolwiek, ktokolwiek wchodził do rządu, się przyglądałam, więc ten PiS troszeczkę się sprawdza z tego, co robi. Tu mi się wydaje, że młodzi ludzie głosowali na kogoś innego niż Andrzeja Dudę, ponieważ chcą coś zmienić w tym kraju. No, chciałbym żyć w innym kraju niż ten, który jest... Który mamy obecnie teraz, tu i teraz, więc to właśnie dlatego nie Andrzej Duda. Duda tylko dostanie trochę jeszcze część elektoratu z Konfederacji czy jakichś tam tych pomniejszych kandydatów, a reszta opozycji ma nadzieję, że się zbije po prostu na Rafała i to będzie taka poważna debata, część rządowa versus opozycja. Nie było dla mnie kandydata. Niestety osoby wszystkie, które startowały do wyborów, nic sobą nie prezentują, nie? Nic sobą nie prezentują, po prostu reprezentują swoje partie. To jest odzwierciedleniem nastrojów, które panują w społeczeństwie. Trochę mnie szokują wyniki kandydatów, którzy zajęli piąte i szóste miejsce. Myślałem, że będą wyższe, ale tak, no demokracja jest pięknym ustrojem.